Dobry wieczór Państwu. Wiedzieliśmy, że drużyna Wigier Suwałki gra dużo lepiej niż tabela wskazuje i te ostatnie mecze zwycięskie to nie przypadek. I to się potwierdziło na początku spotkania, gdzie no, zaskoczyli nas może nie, ale grali bardzo dobrze. Zaskoczyła nas chyba bardziej Murawa, bo nie jesteśmy zwyczajni grać w takich warunkach. Musieliśmy się dostosować. Trochę to trwało, ale przetrwaliśmy ten ciężki dla nas okres i myślę, że ta bramka dodała nam wiary i pewności na drugą połowę. W drugiej połowie uważam, że byliśmy może inaczej. Kontrolowaliśmy to spotkanie, dokładając drugą i trzecią bramkę. No i wygraliśmy bardzo, bardzo ważny dla nas mecz z mega ciężkim rywalem. Dlatego mogę tylko powiedzieć, że jestem dumny i dziękuję zespołowi za taką postawę, bo dzisiaj naprawdę, naprawdę duże poświęcenie, dużo zdrowia, zaangażowania. To przyniosło nam 3 punkty. Dziękuję bardzo. Myślę, że mecz absolutnie nie na 3-0, ale oczywiście liczy się to, co jest w sieci. Mam podobne odczucie do tego meczu, co trener przed chwilą przedstawił. Tak, uważam, że pierwsza połowa ze skazaniem na nas i ustawiliśmy się z bardzo znowu dużą dyscypliną w grze obronnej. I myślę, że było widać, że chcemy swoją siłę pokazać w postaci kontrataku i z tego kontrataku mieliśmy naprawdę bardzo klarowne sytuacje. No niestety nic nie wpadło. Później zabrakło czegoś, co mieliśmy bardzo dużo w tych ostatnich spotkaniach, czyli dyscyplina, taka indywidualna, zespołowa. Stały fragment gry, na który się uczelaliśmy, że nawet z rzutu z autu jest bardzo duża organizacja u przeciwnika i tak strzelają bramki. Nie uszczegliśmy się błędu indywidualnego, który kosztował nas sporo, przede wszystkim w głowie, bo dostaliśmy tą bramkę do szatni. Na pewno napędzaliśmy się w szatni, bo chcieliśmy zrobić wszystko, żeby podtrzymać tą pasę, ale przeciwnik naprawdę zabrał nam wszystko w tej drugiej połowie. Zagraliśmy po prostu słabą tą drugą połowę, ale myślę przede wszystkim pod względem takim, że bardzo agresywnie pressingiem pracował do końca tego meczu przeciwnik i nie dał nam się rozkręcić. Trzeba jak najszybciej zapomnieć o tym meczu. Na szczęście szybko mamy szansę w postaci meczu w niedzielę i na tym teraz skupimy całą swoją energię. Dziękuję.